Cześć i czołem, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz napiszcie jakiś komentarz, jak wam minął dzień czy coś w tym stylu. Przyszła ta wielkopomna chwila, kiedy zaczynam otwierać prezenty na Chloe, dlatego przyszykujcie się. Niestety w tym odcinku nie policzyłam prezentów i chyba nie będę w stanie ich liczyć. Ewentualnie, jeżeli będzie mi się nudziło, to zacznę je liczyć i ostatecznie podsumuję wam to w ostatnim odcinku z otwierania prezentów. Jedyne, co na ten moment będę liczyła, to minuty, które wykorzystałam do otwierania prezentów i w tym odcinku samego surowego nagrania, czyli czasu, który poświęciłam na otwieranie tych prezentów, to 24 minuty. Uważam, że całkiem sporo czasu, a to dopiero początek. Dlatego jeszcze krótka reklama i zaczynajmy ten film. Sponsorem naszego kanału jest strona Instant Gaming, która oferuje gry w bardzo tanich cenach. Każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim mają tam Simsy, dodatki do Simsów, rzeczy do Robloxa, także wpadaj do opisu i koniecznie sprawdź. Zapraszam was także na losowanie na dowolną grę ze strony Instant Gaming. Wystarczy, że założycie konto, wpiszecie grę, którą chcecie wygrać oraz klikniecie weź udział. Jeszcze zanim cokolwiek będę do was mówiła, to chciałabym tylko zwrócić na to uwagę, że jeżeli oglądacie ten filmik bardzo uważnie, pomimo słuchania mnie, ale także patrzenia w prezenty i zauważycie, że nie dodałam kogoś za unikat, a faktycznie taki dał. Oczywiście pamiętajcie, za co dodaję do znajomych na Chloe, ponieważ na przykład za buty, dodatki oraz rzeczy do pokoju z VIP-a niestety, ale nie dodaję, tylko za włosy, spodnie, koszulki, kurtki. No i oczywiście za unikaty, które są nadal jakoś wartościowe, a nie te, które były kiedyś w VIP-ie, a później na przykład na tygodniu unikatów. Więc jeżeli zobaczycie, że jakieś osoby nie dodałam za jakiś unikat, to fajnie by było, gdybyś w komentarzu napisali dokładną minutę w filmie i jaki to był unikat, żebym później mogła to odszukać i po prostu tą osobę dodać, bo kiedy ja otwieram te prezenty, nie zawsze zdołam zapamiętać, kto coś po prostu mi dał i mogę coś przez przypadek pominąć, bądź nie zauważyć właśnie, że to jest unikat. Szczególnie, że jeżeli chodzi o nowsze unikaty, to nie za bardzo się znam, ale powiem szczerze, że znalazłam profil na Instagramie, który publikuje wszystkie pakiety, dlatego będę się tym sugerowała przy następnym otwieraniu prezentów, chociaż w tym też sobie znalazłam ten profil i patrzyłam na to, ale ciężko jest poszukać jakiegoś pakietu w momencie, kiedy te prezenty otwierasz, a nagranie cały czas po prostu leci. Dlatego przepraszam osoby, które pominęłam i liczę na to, że te błędy w takich odcinkach będziecie po prostu pomagali mi wyłapać. Istotna sprawa jest taka, że zacznijmy od tego, żeby za chwilę nie było komentarzy typu mojego prezentu jeszcze nie otworzyłaś, a dałam, bądź dałem, i nagrywania prezentów nie nagrałam za jednym zamachem, bo to by było po prostu dla mnie za dużo, siedziałabym kilka dni chyba na otwieraniu tych wszystkich prezentów i nagrywaniu tego, dlatego będę to tak przysłowiowo otwierała po prostu na raty. Minus jest jeszcze taki, że niestety, ale osoby będą dosyłały mi nowe prezenty i będzie tego po prostu więcej, no ale postaram się jak najszybciej te wszystkie prezenty otworzyć. Kolejny minus jest taki, że znowu nagromadzi mi się pełno rzeczy przetwarzanych i znowu będę przetwarzała 50 tysięcy godzin. Będę się starała robić to na bieżąco, wolałabym te rzeczy pooddawać komuś, jednak dzienny limit prezentów to 25, dlatego nie będę w stanie oddać wszystkich rzeczy, które po prostu od was dostałam, a przetwarzam je, ponieważ nie są mi potrzebne i wolę zobaczyć, jakie faktycznie mam unikaty i przesłać je na konto do unikatów, żeby się one nie marnowały. A jeżeli tych rzeczy po prostu w szafie mam dużo, to po pierwsze laguje mi Movistar Planet, a jak chcę dać komuś jakiś prezent, to po prostu nie mogę tego zrobić, bo mam za dużo rzeczy w szafie. Następna rzecz jest taka, że gdzieś w momencie tego filmu, jeżeli faktycznie go oglądacie, będziecie mogli zauważyć, że zablokowałam jedną osobę. I z góry mówię, że jeżeli ktoś będzie spamował mi prezentami, będę takie osoby blokowała. Nad osobami spamującymi prezenty, że typu, no nawet jakieś takie, wiecie, bezsensowne prezenty, to jeszcze się zastanawiam, jeżeli są różnorodne. A jeżeli ktoś spamuje mi tym samym prezentem i wysyła mi 25 prezentów takich samych, to robi to po prostu specjalnie i takie osoby będę blokowała. Żeby później nie było pretensji, że kogoś zablokowałam i o tym nie powiedziałam i dlaczego zablokowałam. No to macie tutaj odpowiedź w tym filmie. Po odcinku, który wstawiłam ostatnio, czyli gdzie wchodziłam na konta widzów, mam znowu bardzo dużo wiadomości, na przykład na Instagramie, czy wejdę na wasze konto, podajecie mi swoje loginy oraz hasła i odpowiadając nie wejdę na wasze konto, a jeżeli już będę nagrywała kolejny taki odcinek, to albo na moim serwerze na Discordzie, gdzie linka macie poniżej w opisie tego filmu, albo właśnie na Instagramie, dodam post, którym was po prostu o to poproszę. Więc podsumowując, jeżeli tak po prostu napiszecie mi swoje hasło i login na Instagramie bądź na Discordzie, to nie nagram filmu na waszym
naszym koncie i zrobię to dopiero w momencie, kiedy o to poproszę i wybiorę jakieś losowe osoby. Lub zrobię jakiś konkurs na nagranie odcinka na koncie widza. A propos serwera na Discordzie, to bardzo serdecznie Was na niego zapraszam, nie tylko ze względu na to, ale również wiem, że YouTube nie za często daje powiadomienia, a jeżeli jesteście na moim serwerze i klikniecie w kanał rangi w kategorii najważniejsze i zaznaczycie sobie rangę taką jak Pink odcinki Chloe, to będą przychodziły Wam na serwerze powiadomienia o każdym nowym filmie bądź live'ie. Taka opcja też istnieje do powiadomień z mojego Twitcha, ale wtedy trzeba zaznaczyć sobie rangę strefa Twitch. I jak macie pozaznaczane rangi, no to wtedy te powiadomienia będą Wam po prostu przychodziły. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, szczególnie, że ktoś jak mnie ogląda i chce oglądać, no to na pewno warto by było to zrobić. I być zawsze na bieżąco, nigdy w tyle i być na każdym live'ie oraz oglądać każdy odcinek. Chciałabym również przypomnieć, że ostatnio bardzo często biorę pomysły widzów na odcinki, więc jeżeli macie jakiś fajny pomysł na odcinek, to koniecznie dajcie znać w komentarzu i go napiszcie, a może to właśnie Twój pomysł wykorzystam w następnym filmie na moim kanale. W ten oto sposób chciałabym Was zachęcić też głównie do oglądania moich filmów, ponieważ właśnie fajnie się to ogląda, jeżeli ktoś wziął Twój pomysł na odcinek i chciałabym, żebyście też mieli jakieś zaangażowanie w tych filmach. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, dlatego będę się tego trzymała. Oczywiście również będę robiła swoje pomysły na filmy, ale też chcę właśnie brać takie wasze. Dlatego przypominam, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na odcinek, to koniecznie napiszcie w komentarzu. A teraz już do końca filmu poczujecie vibe 2016, 17, 18, gdzie filmiki były tylko i wyłącznie z muzyką i były właśnie otwieranie prezentów. Dlatego dziękuję Wam za ten odcinek i widzimy się w kolejnym filmie, a Was zapraszam na nostalgię, więc cześć!